Przede wszystkim zajmowaliśmy się rolnictwem. Było po 5, po 6 hektarów ziemi. No, ojciec mój pracował na kopalni, bardzo ciężko, bo tu była niedaleko w Ostrowie kopalnia rudy. Bardzo ciężko pracował. A my dzieci chodziliśmy do szkoły, no i po szkole trzeba było pomagać w rolnictwie. Nie było wolnego, nie było wakacji, bo trzeba było chodzić i robić. Kosiło się kosą, a początkiem jeszcze sierpem. Ścinało się zboże. Wiązało się, jeden ścinał, drugi wiązał. Zwoziło się, czym się dało. Były tragace, były wózki, koni było bardzo mało we wsi. Na tak, najem nie, bogacze nie, mieli te konie, prawda? Tak, na najem nie wszystkich było stać, żeby zwieźć zboże czy ziemniaki. Kopało się rękami, kopaczką. I takie było życie. Dzieci chodziłyśmy do szkoły, po szkole się przyszło i trzeba było iść w pole. Świeciło się karbitówkami, kto był, pracował na kopalni, kto miał dostęp do karbitu, to światło było z karbitki, a kto nie, to lampę naftową albo szczypy. Mhm. Czyli ciężkie to życie było. Bardzo badam. Ciężkie było dawniej życie, ale było bardzo wesołe. A do szkoły gdzie pani chodziła? Do Kuźnicy. W Kuźnicy była szkoła, z tym, tak? Że w Kuźnicy uczyłyśmy się tu, później była w Gęzynie. Na początku już tego domu nie ma starego, co była szkoła, no aż wybudowali nową szkołę, ale to już ja nie chodziłam, to już moje dzieci. Aha. A niech pani jeszcze z łaski swojej powie nam, jak wyglądała właśnie ta nauka w szkole, ile było osób w klasie, w klasie jacy było, byli nauczyciele? W klasie było w granicach 22 do 36. Czyli sporo, no bo teraz... Sporo, bo to były lata powojenne. No właśnie. Mhm. To były lata powojenne, to na przykład ja miałam brata 3 lata od siebie starszego, tośmy chodzili do jednej klasy. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Należeliśmy do parafii Koziegówek, na naukę przed Świętą Komunią chodziliśmy do Koziegówek, 7,5 km pieszo i 3 razy w tygodniu. Ojejku. Tak. Jak ja to pamiętam. Niestety, takie były czasy, ale było bardzo wesoło, a wieczorami w lato, no nie ma wieczorów, bo do późnych godzin się pracowało w polu. Ale jak przyszła jesień, było darcie pierza, były, schodziły się panie u siebie, jedna u drugiej, śpiewały, opowiadały, bardzo się ludzie, zresztą, że bardzo ludzie się lubili, nie to co teraz, bardzo. Po 6, po 7 kobiet schodziło się, no i sobie śpiewały, czy przy darciu pierza, czy tam co inne robiły. To, to zależy co. A później z tego pierza robiły się pierzyny, poduszki. Tak. No fajnie, czyli zupełnie inaczej to życie wyglądało. Inaczej wyglądało życie. A jeszcze coś, jakieś inne obrzędy pamiętacie, panie? Bo ja wiem o tym święceniu. To jeszcze wcześniej. Poświęceniu pól. Ale jeszcze wcześniej, przed świętami wielkanocnymi, jak już byłam taką dziewczynką 12 lat, chodziłyśmy z gaikiem w niedzielę, przed palmową niedzielą, jest niedziela gaikowa. Brałyśmy choineczkę taką, ubierałyśmy wstążkami i wydmuszkami z jajek. I chodziłyśmy po wsi, śpiewałyśmy. I za to nam ludzie dali, a to jajko, a to kawałek ciasta. A jak wtedy wyglądał lany poniedziałek, skoro jesteśmy już przy świętach wielkanocnych? O, bardzo suto, bardzo suto. Z wiadrami na strychu i z tych, z okienek, gdzie się dało i kogo się dało. I nie było tam, że się szło do kościoła, czy co. Dziewczyny łapali i do wody, do rowu to do rowu. Nikt nie miał o to pretensji, bo to był poniedziałek lany. Aha, czyli... Musiał się odbyć z wielką pompą. A jeszcze chcieliśmy tutaj zapytać panie o nazwę. Dlaczego Kuźnica Stara i dlaczego Kuźnica Folwark? To może pani poprosi. Kuźnica Stara, dlatego, bo tutaj były kuźnie, było wydobywane rudy żelaza, które były potrzebne do tych kuźni i dlatego, że było to nad rzeką Wartą,
i dlatego powstała Kuźnica Stara. Kuźnica Folwark to jest nazwa przypisana, dlatego że kiedyś tam był folwark, ludzie tam musieli pracować, pracowali za darmo i gdy było uwłaszczenie, to kto miał pieniądze, wykupywał po prostu to ziemię, na której pracował i osiedlał się tam i dlatego nazwa folwark jest przypisana. Ludzie nazwali tak to, bo tam był kiedyś folwark. A mieszkańcy Kuźnicy Folwark i Kuźnicy Starej się zawsze lubili, byli do siebie przyjaźnie nastawieni? Czy były jakieś podziały chociażby ze względu na to, że mieszkali niby w innych miejscowościach o innych nazwach? No Kuźnica ich łączyła, ale tu był folwark, a tu była Kuźnica Stara. Zawsze było przyjaźń i nie było żadnych podziałów. Była przyjaźń cały czas i przecież chodziliśmy do jednej szkoły, do jednego kościoła, bo mamy kościół w parafii Koziebówki. I jest ochotnicza straż pożarna, bardzo dawno, jeszcze szkoła wam opowiem, że straż pożarna bardzo wtedy była bardzo czynna, bo kto pracował, to pracował, resztę na roli, nie mieli wieczorami. Przyszedł maj, na przykład miesiąc maj, to co wieczór strażacy się zwoływali, po prostu włączyli syrenę, taką na korbkę była syrena i zwoływali się i było bardzo dużo samarytanek, dziewczyn też, paninek takich już dojrzałych. Też w straży. Też działały w straży. Jak wyglądała wtedy hierarchia, właśnie chodzi mi o coś takiego jak teraz jest Urząd Gminy, jak to kiedyś było, jak to funkcjonowało? Gromadzka Rada Narodowa była w Kuźnicy. Aha, sama Kuźnica miała gromadzką radę. To znaczy wcześniej, no to byli jeszcze przecież Niemcy. No jeszcze tak. Był ten, jak to się nazywa, urząd celny w Poraju, no i tam była ta żandarmeria niemiecka. A później było na gromadzkie rady zaraz chyba przeszło. Tak, ale było w Kuźnicy w Choroniu, czy? W Kuźnicy była gromadzka rada, bo nawet mój ojciec był przewodniczącym. Jeszcze chciałam zapytać, czy pamiętacie Panie coś ze wspomnień Waszych rodziców, jeśli chodzi o te czasy właśnie typowo wojenne, jak ta wojna tutaj przebiegała, jak to wyglądało? Więc Pani opowie mi bardzo dużo. Było bardzo ciężko, ludzie nie mieli roboty, nie było mąki, nie było cukru, nie było sklepu, więc co, chowaliśmy to bydło. Robiliśmy malusieńkie osełeczki masła, malutkie serki i takie dziewczynki jak ja, która miała 7-8 lat, pani ta Chachulska, uszyły mi tak, bo to było chyba w zimę, bo miałam takie uszyte palto, długie, do samej ziemi, taka dziewczynka, szerokie i były pod spodem, w podszewce przyszywane kieszenie na takie rozmiary tych masełek i tych serów. A punkt celny niemiecki był w Poraju na stacji. I tam była rewizja. Jak żeśmy jechały, ale skąd moja babcia znalazła te adresy? No jedna od drugiej, gdzieś się musiały dowiedzieć. To do Sosnowca żeśmy to woziły, a z Sosnowca żeśmy przywoziły cukier, mąkę, kaszę.